Zaczynając ten rok widziałem wiele dodanych postów dotyczących samorealizacji, akceptacji, spełniania swoich marzeń, wychodzenia ze strefy komfortu. Dlatego powstaje m.in. ten film, gdzie postanowiłem sobie nagrywać codziennie przez miesiąc. Miłego oglądania i zapraszam. Właśnie montuję vloga naszego z gór. Mam tak na brudno ułożone około 20 minut i teraz będę sobie jeszcze bardziej przebierał. Wybierał same najlepsze momenty, wycinał to co niepotrzebne. Fajnie łączył, no jakże kto nie oglądał, to zapraszam. Wczoraj cały dzień montowałem vloga z gór naszego sylwestrowego. Zajęło mi to cały dzień, żeby zmontować i wcześniej pół dnia robiłem selekcję, wybierałem najlepszy materiał. Dobra, ja już włączam kompa i ładuję vloga na YouTube'a, bo vlog ma około 4 giga, więc będzie się to z kilka godzin ładowało, później renderowało do 4K, więc troszkę to zajmie. No i dzisiaj o 18 odpalamy nasz film. Tak w ogóle to witam w moim biurze, możecie się rozgościć, wpaść do mnie na kawusie, albo możemy coś razem ponagrywać, porobić foty, coś fajnego. Więc zapraszam do mnie, do domu. Film się ładuje, nawet mam dzisiaj szybkie LTE, bo pokazuje, że za około 1,5 godziny będzie film. Mamy 2 stycznia, ale na dworze jest wiosna, mamy piękną pogodę, więc idę na spacer. Za buty ciągle mi się same rozsznurowują. 2 dni temu jak wyjeżdżaliśmy w góry, to jeszcze jezioro było zamarznięte. Dzisiaj nawet nie ma śladu po lodzie. Nawet na środku pola trzeba ludzi informować, że nie wyrzuca się śmieci. Ale piękne światełko wyszło. Wow. Jakieś dziewczyny na koniach mnie z tyłu gonią. Zaraz mnie rozjadą. Cześć. Cześć. Jeszcze na koniec dnia posłuchałem sobie trochę motywacyjnych rzeczy, psychologii. Zawsze tak robię i jest po 22. W tym tygodniu chcę się koło 22 kłaść regularnie. Że tyle na dzisiaj, do jutra. Dobry. Dzisiejsza pogoda to nie zachęca do spaceru. Ale dobrze, że mogę pracować z domu, nigdzie nie muszę iść. Zobaczcie sami, co za oknem jest. Zawsze rano po przebudzeniu się ścielę łóżko, żeby ładnie wyglądało. To takie moje poranne czynności. No i piję dużo wody, żeby się nawodnić po nocy. Możesz mi tą rolkę w aucie wymienić, albo ten napinak, co tak piszczy? To dzięki, na razie, do jutra. W ogóle to dzisiaj mamy poniedziałek. Pierwszy poniedziałek w tym roku. Lubię poniedziałki, bo zawsze się coś dzieje, chociaż dzisiaj będę cały dzień pracował, będę robił film dla moich klientów. No idę zrobić herbatkę i jeszcze jakieś zakupy na Allegro. Muszę kupić białe podkoszulki, ponieważ w takich chodzę najwięcej po domu. No i się szybko zużywają. Trening i po treningu. Trening ponad godzina zaliczony. Ja idę się wykąpać, zjeść i coś poczytać. Powiem wam, że takie filmy to jest też dobra motywacja do działania, do rozwijania się. Zauważyłem, że po tych 2-3 dniach mega dobrze na mnie to działa. Dzisiaj zmieniłem baner, że na YouTubie,
że filmy będą regularnie dodawane co tydzień. Więc wychodźcie ze swojej strefy komfortu, róbcie coś dla siebie, coś co zawsze chcieliście robić. Rozwijajcie się, uczcie, czytajcie dużo książek, słuchajcie dużo podcastów. Mi to mega pomaga, mega rozwija. Róbcie coś ciekawego dla siebie, tak abyście to wy byli szczęśliwi. Nie przejmujcie się opinią innych ludzi. Dobranoc, widzimy się jutro. Dzień, jak nagrywam, przed chwilą byłem u swojej pani ortodontki, która mi tam naciąga zęby. Stoję na przejeździe kolejowym Nowej Soli, to tutaj już jest tradycja. No i misja na dzisiejszy dzień to jeszcze fryzjer i pojechać do mojego kolegi mechanika, który ma mi wymienić rolkę albo pasek w aucie, który piszczy i mnie irytuje. Dobra. Ruszamy, lecimy. Dobra, jadę jeszcze zatankować auto do domu, coś zjeść, bo jeszcze dzisiaj nie jadłem śniadania, a jest godzina 11. No i będę pracował do wieczora. A pod wieczór godzinka na trening, tak codziennie. Mam za dużo pracy siedzącej, więc muszę trochę poćwiczyć swoje mięśnie głębokie, żeby mnie plecy nie bolały. Odpisuję się na maile. Ktoś pyta mnie też o Lumixa, który wystawiłem. Trzeba się rozebrać. Właśnie przed chwilą sprzedałem swój aparat Lumix G7. To jeden z pierwszych. Więc pakuję i wysyłam. Gdzieś mam tutaj karton oryginalny. Wszystkie kartony od obiektywów. Lumix X5, w którym aktualnie nagrywam. Maszynka elektryczna od Mikołaja. Dziękuję bardzo. Używam. Sprzęt ma zero rys, jest zadbany, oryginalna bateria. Pasek, ładowarka, wszystko w zestawie. Pakuję i zaraz wysyłam kurierem. Wszystko zapakowane. Elegancko. Treningu mega zakwasy mam na klacie, więc dzisiaj idealne rozwiązanie to ręce. I trochę się taką lampką LED-ową pobawiłem. Twarz pomarańczowa, tło niebieskie, fajne przeciwstawne kolory, można się pobawić. Dobra, to tyle na dzisiaj. Idę się zjeść, kąpać się. Do jutra. Dzień dobry, zaczynamy kolejny dzień. Mamy jeszcze przed 10, więc odpalam kompa. Dzisiaj nic spektakularnego się nie będzie działo, więc nie będę tyle nagrywał, a chcę trochę przyspieszyć swoją pracę. Jedyny z dzisiejszych fajnych rzeczy to będzie paczkomat. No i dobra, koniec montażu, robię sobie krótką przerwę. 30 minut reportażu zrobiłem. No dobra. Mam 15 minut przerwy, więc pogadajmy. Co tam chcecie wiedzieć? Pewnie coś o filmowaniu. Zadawajcie pytania, będę odpisywał. W ogóle to najczęściej zadawane pytania w tamtym roku to było, czy używam autofokusa, jakiego sprzętu używam do filmowania i jak obrabiam, koloruję filmy. A więc przez ostatnie lata cały czas używałem Lumix G80, obiektywy Sigma lub Panasonic 25 mm. No, od tego roku wszystko już idzie. Lumix S5, 4K, lepsza jakość, 10 bitów. Do filmowania nie używam nigdy autofokusa. Jedynie do tego, co teraz nagrywam do jakichś vlogów, czy mówię do kamery, to wtedy mam ustawione śledzenie twarzy. Będę chciał zrobić na pewno recenzję Lumixa G80 w najbliższym czasie. Później Lumixa S5, więc śledźcie kanał. Na pewno trochę ciekawostek się dowiecie. A i ostatnio było sporo pytań właśnie o ustawienia, jakie mam w aparacie, bo niektórzy mają taki sam sprzęt, a nie mogą uzyskać takiego
obrazek powiem i pokażę na swoim przykładzie, jakie mam ustawienia w swoim aparacie w Lumix G80 oraz w Lumix S5, bo myślę, że to jest dosyć istotne, bo powiem wam na swoim przykładzie, filmowałem sprzętem za 30 tysięcy, filmowałem sprzętem za 3 tysiące i sprzęt no ma jakieś tam znaczenie, ale jest to najmniejszy czynnik, są inne większe czynniki, takie jak właśnie ustawienia, obróbka, koncepcja, pomysł na film. A jeszcze dość często zadawane pytanie to jest, jak długo zajmuję się wideofilmowaniem. Zawodowo zajmuję się 3 lata, teraz będzie 4. sezon, więc wydaje się dość krótko, ale to jest wystarczający czas, aby się nauczyć jakoś tam w miarę, można powiedzieć, dosyć profesjonalnie to robić. No na pewno najlepiej na dany moment, jak tylko potrafię. Herbatka przy blasku zachodzącego słońca. Smakuje o niebo lepiej. A jeszcze przypomniało mi się, ostatnio pisał do mnie chłopak, czy ukończyłem jakieś kursy filmowania, czy jakieś polecam, albo sam zamierzam zrobić. Nie kończyłem żadnego kursu wideofilmowania, ale tak, mam w planach zrobić swój. Gdzieś tam na pewno będzie w internecie dostępny. A jeszcze moja taka rada, póki mamy ładne światełko. Jeżeli montujecie w Premiere Pro, to się uczcie od razu montować na skrótach klawiszowych. Dzisiaj czwartek, o jakim w długim weekendzie piszecie do mnie? Przecież mamy środek tygodnia, ale przy waszym święcie dzisiaj sobie zjemy od Mikołaja. Takie. Dobra Mikołaj, sprawdzimy czy te czekoladki własnoręcznie robione. Mega, co? Aż szkoda jeść. W ogóle jak to pachnie. Malina, brzoskwinia, jabłko. Mega dobre, coś tutaj jest takie kwaskowate. Dlaczego zabieracie mi prąd i nie informujecie o tym, o co chodzi? Ciekawe, czy Premiere Pro zapisał mi w ogóle mój ostatni projekt. Ale będą jaja. Jak nie zapisał, to go zabiję. Wszystkim, wy macie weekend i to podobno długi. Dzisiaj mamy sobotę, jadę na spotkanie. Jadę trochę do domu pochillować, dzisiaj nie ćwiczę. Sobota i niedziela robię sobie wolne od treningu, a jeszcze w domu sobie coś pochillujemy. Dobry wieczór. W ogóle dzisiaj robiłem porządki na kompie, usunę chyba 600 giga danych.
Mam 6 terabajtów dyski, wszystko zajęte. I to po jednym sezonie. Posuwałem też trochę obserwujących na Insta. Wszyscy, którzy dodają jakieś hejtujące wiadomości dotyczące polityki, religii, czegokolwiek, udają, że się najwięcej znają na świecie, banuję od razu. Jak ktoś udostępnia syf, nie mam zamiaru tego śledzić, czytać w ogóle, żeby to wpadało mi na moją tablicę. Więc jak co roku robię takie porządki na fejsie i na Insta, że usuwam osoby, które udostępniają jakieś toksyczne treści. Tyle na dzisiaj. Dobranoc. Co tam u was w niedzielę słychać? Jeśli podejmujesz działanie wyłącznie z musu, to nie ma mowy, żebyś starał się ze wszystkich sił. W takim razie lepiej tego nie rób. Starasz się jak tylko możesz, bo to czyni szczęśliwym ciebie, nie kogoś innego. Książka od samego Roberta Greena. Okładka może trochę nie zachęca, jest dziwna, ale książka jest mega motywacyjna. Polecam każdemu, musicie ją mieć. Zaraz jedziemy do Lili i Michała, bo ich malutki Leoś ma drugie urodziny. Także Lila, mam nadzieję, że coś tam ciekawego u ciebie zjemy. O ja, to dzisiaj takie jemy, plastikowe. Kiedy nagrywamy coś nowego? To jest dobre pytanie. No jak mnie nikuje życie, to wbijajcie tam na aktywy. Drugi vlog i schowaj, no. Schowaj. Musicie nadrobić. O. Musicie nadrobić zaległości. Mój intensywny tydzień dobiega końca, mam nadzieję, że przyjemnie, fajnie wam się oglądało. Jeżeli dotarliście do końca, zostawcie jakiś komentarz po sobie. No i co, widzimy się za tydzień w poniedziałek o 18:00. Zapraszam i do zobaczenia.